Interesujesz się wodorem, jesteś studentem lub absolwentem uczelni wyższych, twoja średnia ocen wynosi minimum 4.0, to ta wiadomość jest dla ciebie. Ruszył nabór do kolejnej, trzeciej edycji Akademii Wodorowej. Liczba miejsc jest ograniczona, warto się pospieszyć i złożyć dokumenty. Mogą zdecydować się studenci co najmniej trzeciego roku, z średnią powyżej 4.0, no i oczywiście ci, którzy są zainteresowani technologiami wodorowymi. Z takich wymagań formalnych, no to trzeba opracować swój mini projekt wodorowy, złożyć CV, list motywacyjny. Oczywiście jest proces całej rekrutacji, gdzie rozmawiamy z każdym z kandydatów i docelowo wybieramy 30, bo w trzeciej edycji również przewidujemy, że będzie miejsce dla 30. A czy to są studenci jakichś konkretnych kierunków, czy każdy, kto czuje chęć poznania wodoru i zaprzyjaźnienia się z nim, może spróbować swoich sił? Tak, tu nie ma ograniczeń, bo wodór to nie tylko inżynieria czy technologie, ale tutaj też kwestie regulacyjne, kwestie przygotowywania projektów, zarządzania nimi, więc tu nie ograniczamy jakby do wybranych uczelni czy kierunków. Zapraszamy wszystkich studentów po prostu z uczelni polskich czy zagranicznych do zgłaszania się do nas. Za nami dwie edycje Akademii Wodorowej. Czy tego się spodziewaliście, o tym myśleliście, tworząc ten projekt? No tak, tutaj od razu się uśmiecham, bo te dwie edycje pokazały nam, że naprawdę warto było to realizować. Po pierwszej edycji piątka uczestników dostała szansę stażu w Orlenie i dzisiaj czwórka pracuje już na pełnych etatach i jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni z tej współpracy. A od września po drugiej edycji mamy kolejną piątkę młodych ludzi, którzy w tej chwili zaczęli odbywać staż. I co ciekawe, no niektórzy jakby pracują na tym stażu w Gdańsku, część w Warszawie i w Płocku. Więc mamy tak podzielone po naszych również siedzibach i zespołach wodorowych, co też cieszy, że mogliśmy tak właśnie znaleźć takich kandydatów, którzy w całej Polsce mogą dalej kontynuować z nami współpracę. Celem programu jest wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, a osobami zainteresowanymi wskazaną tematyką, rozpoczynającymi pracę w branży. Cały pomysł na stworzenie Akademii Wodorowej, on wywodził się z tego, że przygotowaliśmy naszą strategię wodorową i patrząc na dostępność na rynku wiedzy, właśnie know-how, doświadczenia i kompetencji, no stwierdziliśmy, że po prostu w większości z nich musimy zdecydować się na budowę od podstaw, od zera. I też zauważyliśmy, że warto łączyć jakby tą wiedzę ekspercką, bo u nas przecież mamy rafinerię, petrochemię, chemię, gdzie mamy ekspertów związanych z technologiami wodorowymi, z wodorem, z bezpieczeństwem przy technologiach wodorowych, więc połączenie tych doświadczonych ludzi, właśnie ich współpracy z młodymi, otwartymi umysłami, no, skutkuje też nowymi projektami też w obszarze badań i rozwoju, więc to bardzo cieszy. W każdej edycji jakby też warto podkreślić, że chcemy dodać coś nowego. Ja pamiętam nasz wywiad po pierwszej edycji, mówiłem, że zawsze będziemy po tej drabince jeden szczebelek wyżej. W drugiej jakby rozpoczęliśmy współpracę zarówno z Solarisem, wiodącym producentem autobusów, ale również zorganizowaliśmy takie warsztaty merytoryczne i też praktyczne w Hiszpanii i nawiązaliśmy współpracę przy tej drugiej edycji również z firmami hiszpańskimi, z Iberdrolo, producentem zielonego wodoru, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć właśnie, jak ten wodór zielony już się produkuje w dobrych warunkach, że tak powiem, odnawialnych źródeł energii, jak również z producentem stacji wodorowych firmą Calvera, która pokazywała, jak takie urządzenia, które służą do tankowania wodoru, są produkowane właśnie między innymi dla naszych stacji w Poznaniu czy Katowicach. To zatem jaka ta nowość będzie w trzeciej edycji? Tą nowość zawsze zdradzamy, jak rozpoczynamy trzecią edycję, więc tutaj oczywiście nic nie mogę powiedzieć, ale już mamy kilka nawet opcji, przyznam szczerze. Na pewno chcemy postawić na to, że chcemy pokazać coś nowego. Coś nowego z praktycznego punktu widzenia i tutaj też myślę, że to będzie duża niespodzianka, ale przede wszystkim duża wartość dodana dla tej trzeciej edycji, że cały czas będziemy podnosić to pod poprzeczkę i merytorycznie pokazywać te najnowocześniejsze rozwiązania w technologiach wodorowych. Nabór do trzeciej edycji Akademii Wodorowej trwa do 18 listopada. Zainteresowane osoby szczegóły znajdą na stronie akademia.h2.pl.